Kościół został zbudowany w czasie, kiedy nikt nie przypuszczał, że powstaną w Jastrzębiu-Zdroju kolejne świątynie, że ówczesne władze wydają pozwolenie na taką budowę. Stąd pomysł zbudowania kościoła ogromnego, dwupoziomowego, który zmieści się dosłownie, jednorazowo kilka tysięcy osób. Stąd kościół górny i dolny, jak na tamte czasy, w latach 70., końcówce lat 70., bardzo potrzebny w duszpasterstwie. Kościół wymodlony, kościół wypracowany dosłownie własnymi rękami i służący do dzisiaj miastu jako największa świątynia i największa liczebnie parafia. Kościół miał być budowany na wzgórzu, w najwyższym punkcie Jastrzębia. I oczywiście była jedna wielka, bardzo wielka trudność. Nie było drogi dojazdowej. Tu było rżysko, tu było pole. I władze nie pozwoliły nam utwardzić tego. A myśmy tu jeszcze 2 lata stali pod gołym niebem, w tym błocie, powyżej Gostego. Orne pole, niech pan pomyśli, wiosna, jesień. No naprawdę, powyżej kostek tego błota. A jednak ludzie przychodzili i nic nie potrafiło nas zniechęcić. Ani pogoda, ani pory roku, ani prześladowania, ani szykany. Nic. Naprawdę ludzie pragnęli mieć ten kościół. I władze liczyły na to, że nawet kiedy otrzymamy zezwolenie na budowę kościoła, to my tego kościoła nie zbudujemy, bo nie ma drogi dojazdowej. I najpierw o tę drogę była wielka walka. Więc władze komunistyczne, Wydział Wyznań, poprosiły mnie do siebie i otrzymałem z decyzją ostateczną, że możemy przystąpić do wykonania drogi z placem przykościennym i przepustem na strumyku Gmyrdek, bo by dojść na naszą działkę od strony bloków, no to Gmyrdek zawsze było wielkie, wylewał i było wielkie rozlewisko, zwłaszcza jesienią i wiosną. Więc z decyzją ostateczną nawet mi powiedzieli, nie znaleźliśmy wykonawcę, bo w naszej rzeczywistości obecnej nie ma takiej firmy prywatnej, która by mogła drogę wykonać, więc musi to zrobić firma państwowa i myśmy ją znaleźli. Droga będzie budować w Łupryńszu. Włodzisławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych. Ale równocześnie zawołali dyrektora w Łupryńszu i powiedzieli pana Podkopana inżyniera, niech pan spróbuje
wykonać tę drogę. Nie wolno panu pod żadnym warunkiem tej drogi wykonać. Więc i oczywiście to mi oświadczył znowu dyrektor w Uprężu. Więc taka historia patowa. Z jednej strony, och, myśmy znaleźli, my idziemy tutaj i chcemy prawie pomóc, a z drugiej strony nie wolno tego zrobić. Brak mocy przerobowej. W tej chwili nie możemy. No i zaczęliśmy w takim razie sami tę drogę robić. Sami tę drogę robić. Tak jak Chińczycy. Urobek nosić w sumiankach i formować drogę. No to nam wstrzymano budowę kościoła. No i wtedy zrobiła się wielka awantura. Ja to ogłosiłem, że mamy wstrzymaną budowę kościoła i drogi, ale oczywiście w Jastrzębiu byli ludzie w pierwszym pokoleniu, górnicy. Były reprezentowane wszystkie powiaty w Polsce. Ale to byli ludzie, którzy pozostawili kościoły, piękne kościoły. A tu przyszli ich dzieci uczą się w chlewach i w chlewikach, bo z chlewów i chlewików przy parafii świętej Katarzyny robiliśmy salki katechetyczne. Opuścili domy ciepłe obecnością matki, jej miłości, bezpieczne dobrocią, obecnością ojca, a tu wykorzenieni, wrzuceni w te pustynie bloków i szans. Tęsknili za miłością i widzieli jedynie powrót do wspólnoty takiej wiejskiej wspólnoty, zbliżenia się ludzi do siebie. To widzieli tylko w kościele. Więc jak to ogłosiłem, to jeden z górników po mszy podszedł do mnie, poprosił o mikrofon i zaapelował do ludzi, do górników, że kto jutro ma nocną zmianę, to prosimy tu spotkać się już o godzinie 6:00. Jedna delegacja pójdzie do Urzędu Miasta, druga pojedzie do Katowic. Tam pojechało 40 osób. Oczywiście im powiedzieli, was tu jest 40, a miasto liczy 60 tysięcy. Inni górnicy wolą w niedzielę iść do pracy i zarobić. To wy tylko wy jesteście takimi oszołomami. I więc wtedy jedna z pań walnęła pięścią w biurko i mówi: myśmy tu nie przyjęli po to, by słuchać panów, tylko by panowie nas wysłuchali. I jeżeli nas jest za mało 40, to proszę powiedzieć, ilu ma nas tu przyjechać? 400? 4000? Ilu ma nas przyjechać? My z tego urzędu zrobimy kaplicę.
Tu będziemy śpiewać godzinki, pieśni kościelne, różańce odmawiać i wtedy oczywiście rzepa, urzędnik państwowy zbladł i zaczął zupełnie inaczej. Podobno istnieje taki ranking najbrzydsze kościoły w Polsce. I podobno nasz kościół na Górce w Jastrzębiu-Zdroju znajduje się w pierwszej dziesiątce. Trudno mi się z tym zgodzić, bo ma swój urok, choć nietypowa architektura. Ktoś powie, że brzydki jest ten kościół. No, o gustach nie będziemy dyskutować. Natomiast ten kościół jest nasz parafialny, jest to świątynia, kościół, budynek poświęcony Bogu, oddany ludziom do użytku, więc w tym kryje się, myślę, piękno świątyni, nie tylko w architekturze, którą podziwiamy z dawnych czasów, ale ten kościół jest piękny tym, że może służyć Bogu i ludziom. Jak mówiliśmy, dlaczego jest taki ładny dla niektórych, albo brzydki. Zauważamy bardzo specyficzną architekturę, ale proszę się nie dziwić, kiedy parafia świętej Katarzyny ówczesna otrzymała pozwolenie na budowę nowego kościoła tutaj na Górce, to wybrano taki projekt, moim zdaniem, który najmniej przypominał kościół. Ówczesnym władzom komunistycznym na pewno nie zależało, żeby był on dla oka przynajmniej przypominający piękną, okazałą świątynię. Stąd dzisiaj z kolei wiele interpretacji, co oznacza ten wygląd zewnętrzny świątyni. I konchy tego kościoła, i różne strony tego budynku, zwykle nie przypominającego kościół, a raczej silosy, jak mówią niektórzy, nazywając ten kościół w taki sposób wręcz, czy jeszcze jakiś inny obiekt z kosmosu. Otrzymaliśmy zgodę na budowę kościoła, ale skreślono wieżę. Nie może być wieży. No i znowu władze komunistyczne liczyły, a z tego będzie fajny teatr, z tego może być kino, z tego może być jakaś sala koncertowa. I co jeszcze? Przecież myśmy mieli otrzymać ciepło z elektrociepłowni z Zofiówki, z kopalni. A jak przyszło do tego, że trzeba tam przyznać to ciepło, to powiedzieli, jego kalorii dla parafii nie ma. Nie ma. Musicie sobie wybudować coś, więc starać się o piece i budować własną kotłownię. No a kotłownia musi być komin. I teraz zamiast wieży jest komin. I tu architektem tego kościoła był architekt, inżynier Król, docent na Politechnice Gliwickiej i Mieczysław Król, a razem z nim współpracował też inżynier-architekt K.
Kazimierz Sołtykowski. I wtedy Kazimierz Sołtykowski był ciężko chory i przed śmiercią dobudował do tego komina taką ażurową wieżę. Także maskował ten komin. I z tego była wielka awantura. Wielka. No ale Sołtykowski umarł i nie było kogo karać, bo no, Sołtykowski to narysował, no myśmy wykonali, no jak, no nie ma. I to się rozpłynęło. To jest to fenomenalne. To jest taki pomysł, że ci wszyscy, którzy tu przychodzą, mówią, no to jest coś pięknego, to jest coś pięknego. Nie wiem, czy znajdziemy w Polsce tak wielkie figury i na świecie drogi krzyżowej w środku kościoła, w świątyni. Na zewnątrz są, ale żeby w środku kilkumetrowe figury mieściły się i to aż w takiej liczbie 10, bo to są taka liczba 10 figur. Kiedy przyszedłem tu w 1994 roku, to sam jak przyszedłem do tego pustego, olbrzymiego kościoła, dość mocno prześwietlonego i takiego pustego, jeszcze główna ściana, prezbiterium, to było malowidło Matki Bożej. Tu jeszcze nie było tej płaskorzeźby. Ona była w planach, tylko jeszcze niewykonana. I pierwszym takim moim pomysłem, czy właściwie zadaniem czułem do spełnienia, to było wykonanie tego projektu. No i rzeczywiście, żeśmy starali się wykonać ten projekt, został wykonany. Wiadomo, że to był czas długi, ale został wykonany. Potem przyszło myślenie na temat tego, co ma wypełnić ten kościół. Jak się dowiedziałem i od księdza prałata, i od architekta tego kościoła, to w tych 10 konchach, bo tak je nazywaliśmy, miały być jakieś elementy regionalizmu, bo przecież do Jastrzębia zjechali się ludzie z całej Polski, a więc podhalańska, warmińska, śląska i tak dalej. I też myślano, że może takie jakieś regionalizmy, jakieś może boczne ołtarze z takim wystrojem regionalnym. Tu jest 10 konch, ale jeszcze miejsce trochę i można by w każdej tej konsze umieścić drogę krzyżową, stację drogi krzyżowej, bo rzeczywiście, kiedy ten kościół wyszedł z Wieczernika, to przeżywa i do dzisiaj jest przy jakiejś stacji. Stąd właśnie taki pomysł się zrodził. No i ja podzieliłem się z tym pomysłem z arcybiskupem Damianem. On mówi, wiesz co, to jest dobry pomysł. Może jeszcze będzie to wielka taka uroczystość z tego wydarzenia Drogi Krzyżowej, która tu zostanie stworzona. No i rzeczywiście przekazałem to naszemu szefowi od wystroju naszych kościołów. On to przyjął i mówi, nawet mam takiego młodego człowieka, artystę, można by mu to zlecić. Rzeczywiście wskazał mi na pana Ksawerego Kaliskiego. Zaprosiłem go, przyjechał, zrobił zdjęcia. Mówię, poczekam, co pan wymyśli. I rzeczywiście dość długo czekałem, bo to może być o rok, półtore, ale przyjechał z takim pomysłem. I było już coś w gipsie, jakaś taka jedna stacja, ale też rozrysowane, czy nawet multimedialnie może ukazywał coś, ponieważ on jest w tym bardzo dobry. No i tak się to zaczęło.
Ta świątynia od początku, jak ja pamiętam, jak tu się znalazłem w Jastrzębiu, jeszcze nie jako ksiądz, ale jako diakon, czy nawet wcześniej, jeszcze rok, w 1976 roku chodziłem tu po kolędzie, bo taki był zwyczaj, że w okresie bożonarodzeniowym myśmy pomagali tu kapłanom chodzić po kolędzie, bo nie obeszliby przecież tej wielkiej parafii. I wtedy wszyscy nam mówili, że ta budowa kościoła, ona ich scala, integruje z całej Polski, ale ludzie tu czuli się jak przy centrum, jak w centrum. Tu się spotykali, niektórzy po nockach, w nocnej szychcie przyjeżdżali, przychodzili, bo ksiądz ogłosił, że potrzebne są ręce, bo jest betonowanie. I naprawdę to były setki ludzi, to byli setki ludzi. Początkowo myśmy w ogóle, kobiety były tylko, co tu gotowały zupę, bo górnicy po pracy przychodzili, więc żeby mogli coś zjeść, no to jakąś taką regeneracyjną zupkę, chleb, coś tam. No więc żeby zjedli, to tyle kobiety, a gdy chodzi o budowę, tam gięcie stali, różne, nie, to tylko mężczyźni, było tyle ludzi, że no, gdzieś codziennie 300 osób przychodziło. Górnicy odegrali decydującą rolę, dlatego że wybrzeże strajkowało już 3 tygodnie prawie i władza w ogóle chciała z nimi mówić, bo chociaż było tych stoczniowców 9 tysięcy, ale byli w jednym miejscu i można je było spacyfikować, ale wtedy przyszła wiadomość, że górnicy kopalnie stanęły. Wybrzeże miało oparcie o intelektualistów. Natomiast górnicy nie mogli nikogo się doprosić. Były nawet kluby inteligencji katolickiej już w Krakowie, we Wrocławiu, w Warszawie. Górnikom odmówiły. Nikt nie chciał rozmawiać, być z kopidołami, z pachołkami Gierka, jak ich nazywano. I górnikom został tylko kościół. A właściwie zostałem tylko ja, bo pozostali księża mieli mniej kapłaństwa niż ja. I gdyby ta sytuacja trwała, no to no, gdyby ci młodzi księża się zaangażowali, tak jak to robili, to oni nigdy by nie mieli szans być proboszczami, nigdy. Bo taka była sytuacja, że władza świecka każdego proboszcza musiała zatwierdzić. Nie zatwierdzić lubię. Także ja nie mogłem tych młodych księży narażać. Musiałem brać wszystko na siebie. Oni się rwali do pracy i robili fantastyczną robotę. Tak, to bez zarzutu. Nie brali tego pod uwagę, że oni mogą za to ucierpieć. Nie. Bardzo dzielni, ale ja nie miałem sumienia, żeby ich świadomie coś tak posyłać na takie sytuacje. Pozostał im kościół. I teraz
przylatuje delegacja rządowa do Jastrzębia i chce oczywiście z panem Kopeć był na czele tej delegacji, wicepremier, i chcą rozmawiać z górnikami, ale górnicy nie chcą z delegacją rządową mówić. I przylatuje do mnie z Katowic politruk z Komitetu Wojewódzkiego Partii, żeby namówić górników do rozmów. My wszystko podpiszemy, czego górnicy żądają. Wszystko podpiszemy, tylko żeby przystąpili do rozmów, bo stoi 48 kopalń. Jak wszystkie kopalnie staną, to jest kryzys gospodarczy, bo cała gospodarka Polski stoi na węglu, a nasze mamy zapasy węgla, gdy chodzi o elektrownie, na 3 dni. Więc jeżeli wszystkie kopalnie staną, no to jest ruina. Wszystko podpiszemy. I teraz oczywiście ci górnicy przychodzą do mnie i mówią, no bo my się boimy, bo zrobić strajk, no to wiadomo, ale teraz negocjować z ministrami, z rektorami wyższych uczelni, no jak my mamy z nimi rozmawiać? Mówię, słuchajcie chłopy, wy mówcie po swojemu. Niech was Pan Bóg broni od krasomóstwa. Nie myślcie o tym. Wy macie argumenty. Przecież wiecie, dlaczego strajkujecie. Wy macie argumenty. A to, co od władzy usłyszycie, to przeczytacie w Trybunie Robotniczej. Oni będą mówić z ramienia Polini, a wy jesteście swobodni. Mówcie po swojemu, nie bójcie się. I rozmowy się zaczęły. No i oczywiście wszystko podpisywali. I teraz stop. Wolne soboty. Na to władza nie chciała się zgodzić. Jeżeli wszyscy mają mieć wolne niedziele, to na kopalniach musi być wolna sobota. Brygady remontowe wchodzą wtedy w sobotę i niedzielę mają wolną. Muszą przygotować front robót na następny tydzień, a to robią w sobotę. W niedzielę górnicy chcą wyprostować plecy, być ludźmi, obojętnie czy iść na spacer, czy do kościoła, chcą być z rodziną, chcą zrzucić ciebie to robocze ubranie, bo Natalon kupi koszulę białą, ortalionową i co, mają ubierać do łóżka, do spania? Nie ma kiedy nawet tej koszuli wziąć na siebie. Górnicy walczyli o wolną sobotę dla wszystkich. I gdyby górnictwo nie stanęło, to wybrzeże by było rozbite. Ale pacyfikować 50 kopalń, to już na to nie byli przygotowani. I tu na proboszcze powstało także powstał Związek Zawodowy Górników. To wszystko powstało tu, bo pierwszy region
Był tu na prost, nie mieli żadnego lokum. No, dopiero w drugich strajkach to już mieliśmy swoich ekspertów. Kościół na Górce został oddany w trudnych czasach 80. Oddany do użytku, można powiedzieć takim naszym powszednim językiem, poświęcony przez biskupa Bednoża w dwóch etapach, Kościół Górny osobno i Kościół Dolny osobno. Biorąc pod uwagę dzisiejsze standardy, to nasz Kościół został poświęcony w stanie surowym, dosłownie. I dopiero potem wymagał upiększenia. Na dzień dzisiejszy powiedziałbym tak, jeszcze nie wszystko mamy, co chcielibyśmy mieć, a już go remontujemy z kolei, bo ten obiekt jest tak duży. Więc przed nami jeszcze wiele pracy, widać już ten wysiłek moich poprzedników w upiększenie tego kościoła, ale sam wiem, że przede mną jeszcze wiele, wiele wysiłku, który trzeba będzie włożyć, by tą świątynię uczynić takim domem Bożym, nie tylko dla duszy, ale także dla oka. Biskup poświęcał mury. Jak tylko były mury, kościół był, chociaż nie było okien, drzwi, folia, nie było wnętrza, ale poświęcał, żeby otrzymać zgodę na nowy kościół. Ponieważ tu była wielka walka o budowę kościoła w tym mieście, bo powtarzam, to miało być miasto socjalistyczne bez kościoła, ale jak 20 tysięcy ludzi stało na ulicy, głównej ulicy Jastrzębia, tak zwanej ulicy Średnicowej, i ludzie nie przepuścili żadnego autobusu, żadnego samochodu, tylko pogotowie mogło przejechać, ludzie zrobili miejsce, a tak stali wzdłuż drogi, bo nie chcieli stać w tym błocie, no to na tym asfalcie stali blokowani. Samolot co niedzielę latał nad nami i filmował, ile nas jest. Potem z milicji miałem wiadomości, że jest 20 tysięcy, że na Pasterce było 40 tysięcy ludzi. Nie? Więc i władzą chodziło o to, że no zlikwidujcie te manifestacje religijne z tego środka miasta. Miasto socjalistyczne, górnicze, coś jak Nowa Huta, a tu wielkie religijne manifestacje, 20 tysięcy ludzi stoi i się modli. Więc nie wiadomo było, czy, kiedy, czy będzie możliwość budowy nowego, następnego kościoła. Solidarności nikt nie przewidywał, że będzie z Polski Ojciec Święty, tego nikt nie przewidywał. Wojtyła pojechał na konklawę i myśmy się nawet o to nie modlili, bo to nikomu do głowy nie przyszło, żeby Polak mógł być papieżem. I tu jest podobna sytuacja, więc mamy możliwość budowy kościoła, więc musi ten kościół być jak największy, by jak najwięcej ludzi po mieście, by nie musieli stać na polu. Ten kościół specyficzny był i wymodlony, i wyproszony, i jak mówiłem, zbudowany wysiłkiem mieszkańców Jastrzębia. I on jest kochany
sam w sobie, niezależnie od tego, czy jest piękny, czy brzydki, czy ma wystrój już dostosowany do wszelkich wymogów liturgicznych, czy jeszcze nie. To jest po prostu kościół ludu i ludzie tutaj garną się z całego Jastrzębia, że już nie należą formalnie do parafii w dzisiejszych granicach, ale byli tu kiedyś i ciągle uważają to miejsce za swoje. Początki parafii tutejszej związane są z kapliczką świętego Jana Nepomucena, która znajdowała się nieopodal dzisiejszego urzędu miasta. Ta kapliczka została przeniesiona tutaj na górkę, gdy budował się kościół. I nadal była poświęcona świętemu Janowi Nepomucenowi. I kiedy świątynia zaczęła rosnąć i nabierać kształtów, to figurę, która znajdowała się w kaplicy świętego Jana Nepomucena, przeniesiono w nowe miejsce, które możemy oglądać jako część prezbiterium dolnego kościoła. Co charakterystyczne, jak zapewne wielu wie, śmierć świętego Jana Nepomucena, męczeńska śmierć, była związana z wodą. On został utopiony w Wełtawie, w Pradze. Stąd pomysł, żeby tą figurę umiejscowić w wodzie dosłownie. Możemy podziwiać fontanny z kaskadami. One są obecnie odnowione, wyremontowane. No i wśród nich ta figura symboliczna, patrona i naszego dolnego kościoła, i już całego miasta Jastrzębie-Zdrój, wśród wody, czy dosłownie na wodzie. To miejsce jest charakterystyczne, ale takie bardzo też symboliczne ze względu na naszego patrona i na jego życiowe losy. Kościoły obydwa pełnią de facto tę samą funkcję. Chociaż na co dzień spotykamy się z wiernymi w dolnym kościele na Eucharystii. Tam też zwykle są odprawiane pogrzeby. Natomiast górny kościół służy nam w niedzielę najczęściej i gdy wypadają w naszej parafii, czy w mieście, w regionie, jakieś szczególne uroczystości. Na przykład 3 września, kiedy jest rocznica podpisania porozumienia jastrzębskiego.